A więc witam w kolejnym odcinku na moim kanale. W sumie tak się zdarzyło, że skończyliśmy dokładnie, w sumie zacząłem dokładnie na tym samym, jak że tak powiem, momencie, na którym skończyliśmy poprzedni odcinek. Chyba, czy mogę robić sobie? Nie mogę, już myślałem, że mogę. I stwierdziłem, że po prostu może nie będziemy robić jako taką misji tutaj od gościa, tylko przelecę się tutaj po budynkach dookoła, zobaczymy, jak duża jest ta mapa i postaram się najlepiej, chociaż wiecie co, może jednak wezmę, tylko może nie piątego poziomu, bo na razie nas nie stać na... Czekaj, w ogóle ty jesteś pusty? Pokaż mi się, czy ja się wszystko wyciągnąłem? Tak jest, czyli mamy dużo czasu, żeby polatać sobie tutaj po wioskach. Tylko zobaczmy, czy ja jestem w stanie wziąć misję poziomu, że tak powiem, niżej. Miejmy nadzieję, że da się coś takiego tutaj zrobić. I kiedy miał mieć nowy? Tutaj jutro chyba ma nowe rzeczy, nie? Towar. 19 dzień, tak, czyli jutro dopiero. Pokaż mi robotę. Tylko, że dawaj mi z poprzedniego poziomu, że tak powiem, żebyśmy się tutaj za dużo nie zmęczyli. Pozbądź się zombie, weźmiemy sobie normalnie na luzie. 600 metrów, więc szybko sobie tam dojedźmy. Dobra, jak możecie zobaczyć, to akurat jest kościół. Na pewno tam u góry jest lud. To jestem wręcz pewien, że tak powiem, w 100%. Tu widzę, chodzi ten szczekacz, to ja sobie go zdejmę. Nie zdejmę, bo nie mam amunicji tutaj, broni widzę zabrane ze sobą. Trudno, więc po prostu przelecimy sobie to tutaj. Oczywiście ja sobie tu pozbieram takie rzeczy, bo to się do naszej tutaj, wiecie, budowania, że tak powiem, przyda. Dobra, i może się pobijemy trochę na piąchy, bo dawno się nie biliśmy na piąchy. I w sumie porozbierajmy te też śmieci. Coś z tego da się wyciągnąć? Tylko to. Za dużo się nie da, ale te elektryczne rzeczy są dość drogie. A w sumie to? Nie, z tego wypada tylko rurka. Już widzę jednego biegacza. Drugi tam biegacz jest. I ja teraz w ogóle spadłem na dół. Uspokójcie się, chłopaki. Uspokójcie się. Uspokójcie się, mówię. Nie ma sensu, żebyśmy o tym rozmawiali. On też chyba biega. Właśnie miałem mówić, że świecą mu się oczy. No i ten policjant jeszcze wstał? Nie, tam u góry ktoś jest. Najwidoczniej się zbugował gdzieś tam. Chyba, że to jest ten, co się tak czołga. A nie wiadomo. Na razie w takim razie na spokojnie przeszukajmy sobie tu książki. Tak. Co mamy? Karabin maszynowy AK-47. O, fajnie. Idziesz, gościu, czy ty nie idziesz? Bo nawet nie wiem, gdzie ty jesteś. Jesteś tam gdzieś u góry za drzwiami, za tym. Może wrócę po prostu do góry. No właśnie. Bo to nam pozwoli. I tu jeszcze jakiś gościu się zagubił, widzę, nie wiadomo skąd. Chyba przyszedł z zewnątrz. Bo inaczej tego nie widzę. Dobra, przeczytajmy te wszystkie. Tutaj są książki. To akurat dobrze, że wzięliśmy w sumie ten poziom. Bo troszeczkę książek nam wpadnie. Mechanizm udarowy. Coś tu się odblokowało, cokolwiek to jest. Ja bym wolał jakieś zbu. Trochę ich tu chyba wchodzi, albo i nie. Nie wiem, tam iść na dół? Może na razie przeszukajmy resztę. Tak jest, robotyki trochę wpada, szkoda, że się nic nie odblokowywuje. Z nią związanej 46. Powiedzmy, że naszym chyba docelowym punktem dodatkowym takim tej serii będzie znalezienie sobie wszystkich książek, jakie tutaj się tylko da. Więc, że tak powiem, z założenia. No, jeszcze tu idzie jakaś babka, ale one się coś tam bugują. Bugują się tam coś u góry. No. Dobra, schodzimy tutaj niżej. Oczywiście trochę ich tu jest. Dajmy im chwilę, jakby któryś się tam okazało, że jednak biega. Tak, biegnie jeden. Nie, to jest policjant. Ten wojskowy. Staram się celować w głowę, bo najwięcej się dostają obrażeń. Ale widzicie, jak to czasami bywa. Dobra, tu jest jeszcze jeden gdzieś w trumnie. Nie, tam siedzi za tym. On tutaj nie przejdzie dookoła, więc nie wiem, co tutaj on przechodzi. Chyba, że my tam wejdziemy do niego. No właśnie, miałem mówić, że przecież mnie walnęła, a ja jej nie widzę. Jak to się stało w ogóle? Ale czekaj, bo może ja sobie najpierw zobaczę, czy tutaj jest coś ciekawego. Może akurat coś tutaj wiecie. Jest do wzięcia, do przeszukania. Tu byłem, w tą stronę. Poza tym, że trumno, to nic ciekawego nie mam. Trochę złota tam było, nie wiadomo skąd. Może na oczach leżały te. No, jak kiedyś dawali na oczy pieniążki, żeby przekupić
tego gościa, co tam przepływa się przez tą rzekę. Co ty tu robisz, burdy gościu? Uspokój się. Ups. Już jest właśnie ten minus, że ojciec coraz więcej tych biegających, a jakby widzieć z tą moim pistolecikiem jednym, to z tymi biegającymi to jest troszeczkę problem. Oczywiście nie taki problem, żebyśmy mieli sobie nie poradzić, ale jednak to jest problem. Musimy jakieś, jak tak jak mówiłem, tego SMG albo coś w ten deseń, że tak powiem, wydobyć. Ło. Leżą? Leżą. No i co, muszę tam spaść? O dziwo, jednak nie. Tu pewnie będzie jakaś ta, to w ogóle wygląda jak takie stare krypty. No. Tutaj widzę, jest jakiś plecak, torba w sumie. O, nawet z książką, o dziwo. Nie wiem, czy tutaj ja przypadkiem nie idę jakoś dookoła. Nie, bo tu były rozwalone schody, więc... Więc dajmy im tutaj zejść. Ten biega, więc go musimy szybko zdjąć. No i tutaj cała reszta bandy mnie to... Mnie to, że tak powiem, lot to... Dobrze, że mamy taką amunicję do tego, bo nie wiem. Tak sobie w ogóle pomyślałem, taki mam plan. Ale plan, bym powiedział, taka koncepcja na... Czekajcie, tu się da otworzyć te drzwi? Pewnie się nie da. Że jak dojdziemy już do pewnego etapu, ciężko mi powiedzieć aktualnie do którego, ale jak do jakiegoś etapu dojdziemy, to po prostu włączę chyba codzienną tą... No, puść mi ich tutaj. Codzienną hordę. I będziemy codziennie się klepać z hordą tak długo, aż wiecie. Aż nas dojadą, czy nie dojadą. Patrzcie tam. O. Oczywiście nie mam amunicji, więc jest trochę dupa. No ciekawe, że oni mnie nie widzą. Kogo by tu pierwszego ściągnąć? Chyba policjanta. Aha. Pytanie, czy oni tu wbiegną? Wbiegną tu. Są tutaj drzwi? No, ty biegasz? Już nie. No nie gadaj, że ty taki twardy jesteś. No i dobra, i aha, jeszcze żyje. No to nie na długo. I ktoś tu jeszcze został. Jeden gościu jakiś, widzę. Wchodzi tu jakoś sobie powolutku. Aha, bo one rozwaliły tutaj te schody i one tutaj nie mogą wejść. No trudno. Co wam powiem? Nie wiem, czy tu schodzić. Na razie może zobaczmy, co jest tutaj w tym plezaku. Wręcz na szóstym, ale akurat go nie potrzebujemy, więc luz. Ciebie też zdajmy, bo mnie tutaj denerwujesz, gościu, że ty mi tu chodzisz. No i oczywiście wiedziałem, że będę musiał coś wyrzucić, bo inaczej by nie było. Możemy wejść na drugą stronę od razu chyba. Nie wiem, czy tutaj coś jest ciekawego. Paru tylko ziomeczków. Plus u góry jest tam te ptaki pewnie, czy coś takiego, żeby tam wejść i poszukać. Ale my na razie moglibyśmy sobie tutaj popatrzeć właśnie, bo tutaj są takie jak na przykład książki. I nam to odblokowuje żelazny młot. Tutaj też chyba są jakieś książki, tak coś mi się kojarzy. Nie, to jest safe. To ja sobie szybko otworzę to safe, zobaczę co jest w środku. Dobrze, że mając już wysoko właśnie, o, mając wysoki poziom tego młota. A czekajcie, a to? Właśnie nie wiem, wydawało mi się, że kiedyś było. Kiedyś coś tam było. No dobra, no to w takim razie zejdźmy tu, tylko może nie tędy, bo zaraz połamiemy sobie nogi. Do góry wiadomo jak się idzie. Ktoś to się to próbuje doczłapać? Już nie. Tu jest ciekawy bóg, jak możecie zobaczyć. Tak, zobaczmy. Są tu jakieś książki ciekawe. Oczywiście są książki, ale nie takie, żeby mi coś odblokowały. Tak, tu mamy konfesjonały. Plus pójdziemy teraz sobie w tę stronę. Tutaj też, aha, tutaj jest ten budynek, co myśmy tu byli przed chwilą. W sensie ten pokój, co myśmy tu byli, tak.
Tak zwana zakrystia. Tutaj coś mają? No właśnie miałem mówić, że powinny być ten. Że powinny być... No swoją drogą to te lampy powinienem móc zabrać. To one powinny dawać coś właśnie tego prumny, tych elektrycznych rzeczy. Patrzcie, jakie to one są drogie w ogóle. Czekajcie, to sobie zjem. 176 kosztuje cały stack. A są dość proste do zdobycia. Sorry, że tak czasami właśnie sobie... Tak, że tak powiem, odchrząknę, ale jest ten, ale no, robię teraz sklep, ogólnie sklep nazywa się Food Locker i budujemy go właśnie, już się kończy praktycznie, budujemy go w Berlinie i problem jest z tego typu, że powietrze jest tam tak suche, że normalnie atakuje mi to cały czas gardło. A to jak widać, nie, ani przyjemne nie jest, ani nic. Dobra, chodźcie te ptaki, co wy tu jesteście, bo idę na bank, tu gdzieś jesteście. Będę was widział? Czy nie będę was widział? Czy dopiero was widzę, będę widział, jak wy startujecie? No nie, widzę tu jednego jego mościa. I drugiego. I pyk, misja skończona. To jednak te piątego poziomu, w sensie sorry, czwartego, są w miarę proste i w miarę szybkie. Więc żeby się, że tak powiem, najlepiej jak najszybciej ogarnąć z rzeczami, jakie mamy. Czekajcie, bo muszę wskoczyć tam do góry. Więc zrobimy tak. No, żeby się tą budowę naszą ruszyć troszeczkę bardziej, to jednak będzie lepiej, jak będziemy robili te, bo one w teorii powinny nam... No, więcej zadań jesteśmy zrobić, więc w teorii powinniśmy mieć szansę, żeby zdobyć... No, jak to się nazywa? Ten młot taki, co się nim buduje. Chyba, żebym poszukał w jakimś miejscu, gdzie mógłby na przykład występować. To też jest ciekawe. Teraz zobaczymy, ile to ma ten. Nie wiem, ale ile zadajemy obrażeń? No, to chwilę. Jak widać, coś tu wypadło. Oczywiście możemy wziąć wszystko, możemy, ale nie jest to nic super, jakiegoś strasznie przydatnego, niestety. Czekajcie, ja bym tu nie chciał może spaść i się zabić jeszcze na koniec, że tak powiem, tej lokacji, bo to by było aż smutne. My idziemy w tamtą stronę, bo tutaj mamy nasz motor. No właśnie, nasz motor stoi sobie tutaj. Teraz jakby tu zejść, żeby nie zejść. Up. No, powiem wam, jakoś to sprawnie nam tu wyszło. No, dobra, to zadaje wystarczająco dużo obrażeń. Jeszcze zdążymy tak. Zdążymy wrócić do kupca, wziąć od niego nagrody i poszukać następnej misji. Hello, Hugh. Co tam? Co tam, mordeczko? No i oczywiście nic, to by mnie jakoś... Magnum, no ale nie potrzebujemy Magnum. Ja bym potrzebował coś innego. Dobra, to weźmy od razu sobie tą następną robotę, co też tam gdzieś była. Shamway Factory, to pewnie będzie wpis do żarcia. Dodatkowe płyty, ale ja tego w sumie nie potrzebuję. Zobaczmy, czy możemy po prostu sprzedać mu towar, taki jaki jest nam niepotrzebny. Kobla akurat potrzebuje, to też potrzebuje, to na pewno możemy mu sprzedać. Starą gotówkę też, to w sumie też, sterydów nie potrzebujemy. I to też, nawet z tą modyfikacją, nawet ta koło też może już iść. Dobra, od razu lecimy do następnego punktu. Dobra, wiecie co? Ja tak nie będziemy robić tej fabryki teraz. Fabryka Shamwaya na piątym poziomie to nie jest fabryka, którą bym chciał teraz robić. Więc sobie przelecimy tutaj i tam widzę ten dźwig. Może tam jest jakiś konstrukcyjny site, że tak powiem, gdzie będziemy mogli sobie znaleźć coś związanego z budową, co by się nam bardzo przydało. Albo nawet lepiej, patrzcie tutaj, mamy sklep ze z rzeczami do budowy. Akurat jest na czwartym poziomie, ale my potrzebujemy go pilnie otworzyć, żeby zobaczyć, czy będzie miał coś dla nas potrzebnego. Oczywiście większość to są jakieś pierdoły na razie, ale może jest szansa, jest nadzieja, żeby coś fajnego wypadło zawsze. Tak, akurat to mi nie jest potrzebne wcale. Tam to otworzyłem już całe. Mechanizm udarowy, co nam się nie przyda w sumie. To byśmy mogli wziąć. I tutaj coś się dzieje. To czemu to tak tutaj się świeci? Na piętrze? Czyżby coś było na piętrze? Poza mieszkaniami? Poza mieszkaniami tu widzę nic nie ma. Ten na pewno biega. Na pewno biega.
Dobra, daleko nie dobiegli, więc jest ok. Ja sobie pozbieram resztę rzeczy. O, patrzcie tu. Jak sobie przysnął. Przecież wy tu do mnie nie dobiegniecie nawet, więc po co wy się tutaj spinacie? Nieważne, nieważne w jaki sposób to chcą zrobić. Ważne, że my tu sobie odbierzemy nasze rzeczy. W teorii mogły tam wejść do tego drugiego budynku, a jesteśmy tu? Tak, tutaj jest ten construction site, do którego ja bym się chciał dostać. Więc przejdźmy sobie tam. No dobra, wchodzimy. Standardowo nie wejdziemy normalnie, tylko trzeba bokiem. Bo nie wiem gdzie jest wejście, a nie chcę mi się go łazić i szukać. Słyszeć, słyszę przecież. No właśnie. Ja mówię, że przecież słyszę jak idą. Okej, ten biega. Tu jest minus taki, że jak to nie jest misja, to my ich nie będziemy widzieli. W sensie na mapie nie będziemy ich widzieli. Normalnie będziemy widzieli, jak będą chodzili. Ja bym sobie tu może wszystko porozbierał, zobaczyć co tutaj jest ciekawego. Szczerze mówiąc, to tutaj nic praktycznie nie ma u góry. Trochę tutaj chodzę, trochę tutaj zbieram. Zbliża się już noc w sumie. Taką betoniarkę sprawną bym sobie chciał wziąć, a nie taką zepsutą. No ale niestety nie wypadło nigdzie do niej nic ciekawego. Dobra, tu od razu zbieram to. Oczywiście słyszycie w tle zombiaki. Łażą gdzieś sobie. O, na przykład tutaj. Oczywiście zdejmijmy je. To jest jeden szybszy niż reszta. Który bym nie chciał, żeby został sobie z nami, więc tak samo ten. On jeszcze wypuścił plecak z tego wszystkiego. Sprawdźmy portmonetkę, pusto hajsu. Nie wiedziałem jak tu wejść, więc robiłem sobie takie obejście dookoła. Zostawiłem po prostu sobie skrzynię. Czekajcie, może nie będę klepał tym. Tylko normalnie, po męsku. Dobra, to też widzę, musimy rozwalić, bo on się nie przejdzie. Tu leży na prawo gościu? Nie, ja go zabiłem chyba. Się wydaje, że go zdjąłem. Nie wiem jak... Nie, nie zdjąłem go. O, to jest szybki gościu. No, widać, że ten szybki gościu to jednak szybki nie dość, że jest, to jeszcze jest problem, żeby go zdjąć. Mi się wydaje, że po prostu na samej górze tego budynku jest nagroda. Oczywiście, jak widzicie, prawie spadłem na dół, więc mam rozwaloną nogę. Tak, zdarza się. No, ale niestety. Tutaj na dole jeszcze jedno piętro na dół? No, nie wiem. Nie wiem, jak to się stanęło, że ja bym tam nie był. No nie byłem tam, bo ja od góry jakoś idę dziwnie. Ale dobra, na razie pójdę do góry. Trzeba po prostu pamiętać o tym, że tutaj są te rzeczy. Dobra, jesteśmy na samej górze. Tutaj jest nagroda. Ale nie widać żadnego. Dobra, który z was biega? Jest tu taki? Jeszcze nie sprawdziłem pleców. Na plecach nikogo nie ma. Dobra, to ich było tu ledwo trzech. Dobra, jest tu ktoś jeszcze, kto by przyszedł ze mną pogadać? Miejmy nadzieję, że nie. Więc zobaczmy, czy jest tutaj coś zacnego, co by się nam przydało. Tamto użyłem, bo mam mało życia, a nie chciałbym ryzykować jakiejś głupiej śmierci. Oczywiście tej skrzyni nie otworzymy póki co, więc będę musiał rozwalić. No i oczywiście nic, co by było dla nas super jakieś zbawienne. Trochę tutaj o autach, working stuff też troszeczkę i części samochodowe. Też troszeczkę, no to za dużo tutaj nie wypadło, że tak ujmą to. Pozbieram tylko te wszystkie tutaj kamienie, co tutaj są. I myślę, że będziemy zawijali się na domek. Bo nie ma sensu tutaj więcej łazić. Postaram się może znaleźć następne jakieś... Czekajcie, a to nie jest kobold, z tego powinien wypaść? Jak widać niestety nie, fajnie by było jakby wypadł. Dobra, zszedłem to piętro niżej. To co mówiłem, co go nie sprawdziłem jeszcze, ale tutaj też za dużo widzę nie ma. Poza tym, że jest parę gości takich, co lubią, potrafią. Podoba im się bieganie. W ogóle jakieś widzę, podejrzane mam spadki FPS-ów. Na tych widzę tutaj miejscach, jak jest, że tak powiem, gęste zaludnienie. Drogą, może to będzie gdzieś droga. Tak, tu było wejście, ja go nie widziałem. Trudno.
Powiem wam, że cały czas od wczoraj widzę ten tutaj. Kurczę. Ten tutaj gościu chodzi cały czas. On cały czas tu chodzi. Może go zdajemy w końcu. Jeszcze go nie zdjąłem. Jeszcze żyje, teraz nie żyje. Dobra, pozbierajmy wszystkie rzeczy, co tutaj są. Bo widzę w większości chociaż to tutaj są. Odkładajmy te rzeczy. Będę musiał teraz chyba noc sobie, że tak powiem, odpocząć na chacie przez tą właśnie moją nogę. Dobra, podkładam tu wszystko, żeby tego bez sensu nie nosić. W sumie, żeby nie było, to praktycznie całą noc spędziłem sobie na lataniu tutaj po wsi, jak możecie zobaczyć. I rozbierałem troszeczkę aut. Te akumulatory na drugim poziomie mogłem zeskrapować. Tych silników w sumie też nie potrzebuję aż tyle, żeby ich ze sobą tu tyle nosić. To też byśmy zeskrapowali. Także, czekajcie, tamto miałem już przeczytane. Robotyczne części na pewno nie są aż tak potrzebne. To też mi się nie przyda. Chodzi o to, że dalej szukam tych wszystkich, wiecie, tych wszystkich potrzebnych nam rzeczy. Na przykład mamy kolejne to, a to jest akurat dość przydatne, bo dzięki temu będziemy mogli zrobić na przykład, już zaraz wam powiem, tą maszynkę taką, właśnie Augera, albo to drugie coś. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Troszeczkę tutaj polatałem, jestem zwykle przeładowany. Ale polecimy teraz do kupca. Tutaj poatakowałem sobie, zaraz wam pokażę, jak się uda mi stąd wyjść. Nie wiem, czy tutaj to się otwiera. Nie otwiera, tam chyba idzie zombiak za drzwi. Tu można wyjść, ale ja tędy nie chcę wychodzić. Wyjdziemy sobie tędy. Tak, ja tutaj jakimś cudem nie wszedłem, widzę. No ale mniejsze. Chodzi o to, że tak, patrzcie, że tutaj naprzeciwko znalazłem miejsce, gdzie są książki, a tam jest miejsce, gdzie są elektryczny sklep. Więc ogólnie planuję w następnym odcinku, że sobie tam przelecimy i sprawdzimy oba te sklepy w poszukiwaniu tego, co nam jest potrzebne. Oczywiście w międzyczasie, jakby patrząc, to sobie chodzę do takich małych, mniejszych sklepów w poszukiwaniu, że tak powiem, stój, stój, stój. Bo czasami w tych miejscach, nie wiem, czy konkretnie w tych, są właśnie książeczki. A książeczki są fajne, żeby nas tutaj wesprzeć. Tak jest, patrzcie, już mamy 48 na 50, jeśli chodzi o auto. Chemikalia też już jesteśmy dość wysoko. To są fajne rzeczy, bo one fajnie. O, to już na przykład umiem i to kosztuje 125. Czy jest coś w tym moim całym tym, co jest tanie i to jest ważniejsze, żeby sprzedać? Tak. Ogólnie polecimy sobie teraz na chatę. Pozbieram tam rzeczy, bo zrobiłem oddzielną skrzynię z rzeczami na sprzedaż i sprzedamy kupcowi, bo dzisiaj powinien być nowy dzień na jego, no, te rzeczy, które się powinny tam zrespić. Już myślałem, że nie wyjedziemy z tego. Powiem wam, że ogólnie nawet twardy jest ten motor. Czekaj, bo ja tu chyba mu nic nie wkładałem, nie? Jeśli chodzi o ten, nawet twardy jest ten motor, bo tyle walę po jakichś ścianach, po jakimś tym, a mu się nic w sumie nigdy nie dzieje. Jak widzicie, też noga się też naprawiła, bo właśnie o to chodziło, że nie chciałem tak siedzieć bez sensu, żeby ta noga mi się nie naprawiła. Czekajcie, bo coś mi tutaj zniknęło. Aha, bo ja sobie to zbieram niby. No to dobra, niech będzie, że to zbieram. Plus tutaj mamy to. Zaraz się okaże, że ja nie będę miał co z tymi rzeczami tu porobić. Hajs sobie ogólnie zabrałem. Tak jest. Tu te trzy silniki na pewno będą musiały tu zostać. Plus ołowiowy akumulator na szóstym. Sam on kosztuje 1000. Czyli weźmiemy trzy akumulatory, bo z reszty nic nie będzie. No i te tutaj rzeczy posprzedajemy, bo z nich na pewno nie będziemy korzystać. Ok, jeszcze mógłbym tutaj dorzucić, bo jak i tak się już przepala, to by się to tutaj mogło przepalać. To też bym dał na sprzedaż. Chodzi o to, żebym nie brał rzeczy, których na przykład nie potrzebuję, żeby je mieć, a żebyśmy to sprzedali. Więc wychodzi na to, że to jest wszystko, więc jedziemy do kupca. Miejmy nadzieję, że akurat coś fajnego wypadnie. Najlepiej by było jakieś SMG na 5, 6 poziomie, jeżeli on takie rzeczy w ogóle wyciąga. Kiedyś było tak ogólnie, w tych starszych chyba. No nie gadaj, no nie, ga nie gadaj. No i dobra, jeśli chodzi o mojego cela, to się nawet powinienem to wyciąć, a nie wam tu pokazywać. Dobra, siemano mordo. Powiedz mi tak. Po pierwsze, czy ty masz jakąś robotę? Nie masz. Dobra, zrobimy z tobą deala takiego, że posprzedaję na razie to, co mogę. I zobaczymy, ile się na tym uda zarobić. To bym chciał sprzedać, to też, to też, to też. Patrzcie, jak w ogóle level na tym rośnie. Nawet nie wiedziałem, że na tym rośnie level, jak się sprzedaje rzeczy. Mamy 26 tysięcy. Strzelba samopowtarzalna SMG.
No to się sprawa chyba sama zrobiła jasną, że z większości moich kurczę hajsu wywaliłem na SMG i dzięki temu, ja, sztucer jest potrzebny, ale na przykład nie będziemy potrzebowali tego. Tak, i do tego oczywiście amunicji nie będziemy na razie kupować, bo ważniejsze rzeczy to jest mieszanka betonowa, tak samo jak i cement. Jeszcze zostało na 2000 na przypierdzielanie głupot. Tylko czy on ma coś takiego, co by nas tego wszystkiego tutaj urzekło? Sztuka górnicza? Nie. Jak mnie bije topałką, też nie potrzebujemy. Pułapkę z ostrzem bym sobie nakupił, bo one są dość, że tak powiem, ważne, ale nie wiem, czy bym już przewalał na nie hajs, tym całą resztkę, co nam tutaj zostało. Tak, trudno. Wiecie co? Wezmę sobie te pułapki. Oczywiście dwie, bo na więcej mnie nie stać. I czy jeszcze została jakaś amunicja? Tak, reszta. Tu też jest SMG następne. Ale na to SMG już nic nie zrobimy. Mogę kupić te końcówki pocisku? Prawie mogę. Mam 150, to kupię ich troszeczkę i tyle to oddamy do tego. Zobaczmy. Aż sobie zobaczę. Dobra, jak nic, trzeba na to rzucić mody. I można lecieć normalnie z wszystkimi. Aż sobie zobaczę, czy mam w ogóle jakieś mody, żeby już na to zainstalować. Jak i tak tutaj jesteśmy. Pyk. Dobra, wysiadamy tutaj. Dawaj mi tutaj mody. To jest tak. Na pewno tutaj hajs odłóżmy i zobaczmy, czy ja jestem w stanie. Tak, tego się tu pozbyć na pewno. Tych pocisków też nie potrzebuję. W sumie cement chyba lądował tutaj, o ile się nie mylę. Tak jest. Czasami trzeba kliknąć parę razy, bo to wtedy przeskoczy. Tu są jakieś mody, ale one tylko hałas zmniejszają i nic więcej poza tym. Tutaj są jakieś mody? Otóż nie. Tutaj czy są jakieś mody? Tak, możemy dać lampkę na hełm do strzelby, czyli nic, co by mnie tutaj urzekło. No powiem wam, może być kiepsko, możemy nie mieć żadnych modów. O, zwiększa rozrzut broni. My nie chcemy, żeby zwiększa, bo ona ma być w miarę precyzyjna. Ty, no nie mamy żadnych, a tutaj co jest? No to dobra, to czyli się sprawa sama wyjaśniła, bo my sobie pozbędziemy się tego modyfikatora na pewno. I zmodyfikujemy tego z takiego pierwszego rzutu. Plus do tego, jakie ty masz mody? Latarkę plus neutralizator i w sumie tyle. Czyli też nie takie jakieś wytwórcze. Luneta? Dałbym jej lunetę? Razy dwa. Tyle, że to zwiększa obrażenia zasięgowe, czyli no to z jednej strony to spoko, żeby takie coś było. I tyle, nie mamy więcej modów, które moglibyśmy przepierdzielić na głupoty, nie? Na przykład powiększony magazynek jest coś takiego? Magazynek bębnowy. Tak, powiększenie magazynka jest i ja w ogóle mogę to wybudować. Patrzcie, sprężyna, mechaniczne części, klej i kute żelazo. No i teraz jesteśmy w stanie przedłużenie magazynka wytworzyć. Będzie się trochę robiło, ale się nam tu wytworzy, dzięki czemu będziemy mieli więcej. Będzie ciekawe, ile to daje, że tak powiem. Tu musiałem dodać, jak widzicie, troszeczkę paliwa, bo się nam to wypala i nam się nie nadąża to wszystko z przepaleniem. Ale no, dajemy sobie jakoś radę. Łuski niech się robią. Zawsze to jest coś do tego. Oczywiście z hajsu, jak widać, to jesteśmy biedni, bo nam już nic, praktycznie hajsu wiele więcej nie zostało. Tak, tutaj mamy te narzędzia silnikowe, a mi się kojarzy, że na przykład Auger, czyli świder 18. A piła? Piła łańcuchowa? Tak jest. Możemy dodać jakieś punkty. Oczywiście pakujemy wynalazce w robotyce, bo czemu by nie? I do tego coś by się nam tu jeszcze przydało. Mechanik, otwieranie zamków, może zaawansowany inżynier. Dobre by było karabin maszynowy, to czy... Tak, bierzemy karabin maszynowy. Karabin pancerowy z karabinu... Dobra, czyli wychodzi na to, że powinniśmy mieć...
Więcej obrażeń z tego, z samego zadawania obrażeń. W sumie moglibyśmy tak, poodkładać te rzeczy, co tutaj się udało nam znaleźć. Te zabieramy, zapewne ze sobą na pewno. Swoją drogą to amunicję powinienem mu zwiększyć włożyć do niego, patrzcie. I sam siebie się załadował większy. Dobra, zobaczmy ile to jest w stanie przyjąć w takim razie. Było wcześniej 30, a teraz mamy 45. No to w sumie 15 więcej, ale mniej, a nie my, jak to mówią, nie? Dobra, na tym sobie zakończymy ten odcinek. Jak widzicie, się w sumie na razie dużo nie dzieje, bo to jest takie, póki nie uda nam się zdobyć tego młotek, nie pamiętam, jak się to nazywa, gwoździarka. O, właśnie, gwoździarka, a my potrzebujemy ją zrobić, że tak powiem. No właśnie, także troszeczkę nam brakuje, bo nie chcę się bawić z tym młotkiem do gwoździ, plus do tego betoniarka. Betoniarka, też jesteśmy blisko stacji roboczej. Jak już się uda znaleźć nam te książki, tak jak właśnie pokazywałem wam w tamtych dwóch miejscach, może w następnym odcinku, to byśmy się jakoś bardziej skupili na tym, żeby jednak ogarnąć tą naszą już bazę. Wiem, że to już jest 19 dzień, to już jest pora, ale lepiej, żebyśmy zaczęli robić po prostu na spokojnie i od razu od strzała, a nie tam się bawić, tak wiecie, bez sensu trochę, nie? Także dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do następnych odcinków na moim kanale. Trzymajcie się, cześć.